No, ubrałaś się już? Czekaj, wybieram ciuszki. Witamy naszych ludzi bulwersu. Ostatnio wrzuciłyśmy vloga wieczorem w niedzielę. Ty po prostu nauczyłaś się chyba pluć. Naprawdę nauczyłaś się pluć. Twoje koleżanki cały czas plują? Są alpakami? A ty to alpaka? Naprawdę, naprawdę nie odłaś i teraz nie żartuję. Ostatnio wrzuciłyśmy vloga w niedzielę wieczorem, który wywołał... ogromne, wielkie, mega, super, giga... poruszenie. Poruszenie, w którym... w tym vlogu... znaczy, ponieważ w tym vlogu rzekomo powiedziałyśmy... tyle dzieci nas ogląda. Napisaliście miliard komentarzy, w których powiedzieliście, jak bardzo nami gardzicie. I tym, że powiedziałyśmy o was dzieci. No bo przecież skoro ktoś ma 12 lat, no to prawie 18. No, wiadomo. Zaraz stuknie, to tylko 6 lat. No tylko, taka druga podstawówka. Tak, już, 18. A potem co? Rodzina, praca, dom? Jak miałam 3 lata, miałam już dom, rodzinę, pracę i dzieci. Na początku postanowiłam się tym nie przejmować, no bo co, no wiadomo, komuś zawsze się może nie podobać, ale tyle było tych komentarzy. Znaczy, nie to, że nas to ruszyło, czy coś, bo bardziej rozśmieszyło. Ale ludzie, no Boże, ja nie widziałam w komentarzy. Ile wy macie lat, żeby tak się bulwersować? Rozumiem, jakby ktoś miał 40 i powiedział ktoś na niego dziecko, w sumie nawet ta osoba by się nie obraziła, bo by się czuła odmłodzona. A starzy ludzie lubią się odmładzać. Starzy ludzie, no to... starzy po 20 na przykład, no. No, w każdym razie, wy, 12-latki zacne nasze widzki, które pozdrawiamy, nie bulwersujcie się tym, że nazwałyśmy was dzieci. Wiecie, ile osób chciałoby być dziećmi, a nie są nimi? I wiecie, jak dzieciństwo jest cudowne? I co za różnica, czy masz te naście lat, czy masz 8, skoro... no bo to później, jak już będziesz starsza, jak już będziesz musiała o wszystko dbać, o swoją rodzinę i o wszystko, wtedy sobie przypomnieć, jak to było cudownie być dzieckiem i byś chciała, żeby być dzieckiem znowu. Dokładnie. No i nie wiem, po co ten bulwers, bo nic takiego złego się nie stało. To, że powiedzieliśmy na was dzieci, a co robicie? Oglądacie filmiki z psupami, strasznie dorosłe. My też jesteśmy dziećmi i wy też jesteście dziećmi. My też jesteśmy dziećmi i wy też jesteście dziećmi. A tak naprawdę to każdy jest przecież czyimś dzieckiem, no bo jesteście dziećmi swojej mamy, a my jesteśmy dziećmi swoich mam i w ogóle. I w ogóle, jakby niektórzy powiedzieli, i biblioteka. I czekaj, włączam. I trzym to. I jadziem. I daj to dla pani, albo daj to dla mamy. Okropieństwa. Wika wam teraz przeczyta jeden z komentarzy, który padł pod naszym filmem. A autorką komentarza, który zebrał aż 2 lajki, 2, to coś niewiele, jest... proszę, zapodawaj. Więc tak, pozwól, że Mosia Puli będzie mną kierować. Dziękuję. Unsu. Ansu. Proszę. Tak się cieszymy, że tyle dzieci nas ogląda. Ja na przykład mam 12 lat, a wy? Co to, że powiedzieliśmy, że tyle dzieci nas ogląda, a co oglądają nas dorośli? Raczej wątpię. A jak ktoś ma 13 lat, czy 12, czy 11, to się czuje za to takim dorosłym? Wątpię w to. Dorosła osoba to jest taka, która jeździ samochodem i jest odpowiedzialna. Nawet jak ktoś ma 18 lat skończone, to naprawdę, jeżeli nie umie być odpowiedzialną i taką ponoszącą za siebie odpowiedzialność osobą, to nadal nie jest dorosła. Oglądanie filmików z petshopami, skoro się czujecie tacy dorośli, to proszę, nie oglądajcie filmów z petshopami, nie bawcie się niczym i siedźcie tylko w domu i czytajcie gazety i sprawdzajcie, jakie mamy, nie wiem... I sprawdzajcie, jaka będzie pogoda. I kurs euro. I pójdźcie do pracy i dołączcie w biznesie. Bo nie sądzę, żeby ktokolwiek dał wam pracę. No na koniec z bulwersami. Właśnie, co jesteście tacy dorośli? No to proszę, poszukajcie pracy i weźcie swój własny dom. No dalej. Czekaj, ustawię kamerę. Już? Już jest dobrze? I nie złośćcie się już. Bo bulwersy są złe. A, jeszcze dużo osób pytało w komentarzach. Dokładnie tak. Brawo.
dużo osób pytało w komentarzach, do kiedy można nam wysyłać filmiki do tego wspólnego teledysku, to do końca marca. To taka tylko informacyjka. I jeszcze kolejnym tematem na dziś jest... A w ogóle to jeszcze chciałam wam powiedzieć, że piosenką, którą użyjemy do tego wspólnego teledysku, będzie taka piosenka... I powinnyśmy tak stanąć tak w górze, tak wiesz o czym mówię i tak sobie przybyć piątkę. Na magię kamery umiemy latać. Tą piosenkę najwięcej osób nam zaproponowało i same stwierdziłyśmy, że to będzie super, mega i tak dlatego. No chodź tu, pierwszy raz w tym vlogu będzie jakiś taki temat, bardziej mniej głupawy. Dobra, ale muszę tak oiść, bo inaczej mi się tak rozpadnie, wiesz o czym. Słuchajcie, badanie przeprowadzone przez Institute of Medicine... Institute of Medicine potwierdzają, że 7 tysięcy osób rocznie umiera z powodu nieczytelnego pisma lekarzy. Ogarniacie to? Bo jak lekarze... Zawsze wszyscy się śmieją z tego, że lekarze piszą nieczytelnie i że później tylko te aptekarki mogą ich rozczytać. Ale nawet lekarki nie potrafią ich rozczytać. Lekarki chyba... Aptekarki nawet nie potrafią ich rozczytać. To nie sami mogą się rozczytać. Tylko aptekarzówny mogą. A czy my możemy się rozczytać? A czy wy możecie mi rozczytać, której wam napisałam karteczkę wczoraj? Nie wiem, to było wczoraj dla nas, ale jak sobie nie wiem, w ogóle, bo zawsze starsza Pudi wszystko pisze i w ogóle, no to wiecie, jakie ona ma pisła. A w ogóle, zobaczcie, jakie ja mam obskurne? Nie lubię tego. No, no to weźcie, przestańcie, ile to jest 7 tysięcy osób? To nawet więcej niż się zbulwersowało pod naszym filmikiem. No chodź z tym swoim pismem. No, przesuń się. Obskurne, co nie? No nie, jest już tak źle i tak się tutaj starałaś. Mówiłam ci już. Mówiłaś mi to, jak to robiłam. A ja ci powiedziałam, czemu? Poczekaj, jest na mgła. Co się stało z tym aparatem? Co się tutaj dzieje? No, patrzcie, z nami zbliżenie, haha, bo jestem fajniejszy. Nie, nie ma nadziei zbliżenia. Jest. Teraz ludzie... jest zbliżenie. A, no to ostatni. Słuchajcie, no to już będzie koniec tego vloga. Ale my w ogóle nie rozkręciłyśmy tego, że oni brzydko piszą. Rozkręciłyśmy. Gdzie? Że ja brzydko piszę? Nie, to jest też w sposób brzydko piszę. Ja będę weterynarzem, więc w sumie sobie mogę. Lekarz, nie weterynarz. No, słuchajcie, no to w tym vlogu możecie pisać, co chcecie zobaczyć w następnym, bo tamtych w ogóle nie uwzględniłyśmy, co pisaliście, bo jak widzicie, zrobiliśmy o waszych bulwersach, sami rozumiecie najlepiej. Możecie pisać, dlaczego się bulwersujecie. Piszcie jeszcze kolejny vlog, bo naprawdę ja nie mam trochę pomysłu. No, niestety. Piszcie nam, dlaczego się bulwersujecie na YouTubie. Tak, bro, no bo tak trochę jakby szukać te zaczepki, właśnie. No i bo oni nie zrozumieją tego. Bo w sensie, bo później to wychodzi, że ty tak cicho mówisz. A i poza tym wiecie co? Mi się nie podoba, że tak o powinno się mówić, bo przecież nikt nie mówi z taką głową, tak? Przecież się tak nie da. Tylko tak o, powinno się tak po prostu trzymać Pet Shopa i tak... Przestań! I teraz już się z wami żegnamy. Papatki, papatki, buziaczki, nie obrażajcie się na nas. Chcecie wiedzieć, że was kochamy, co to byłby za kanał bez widzów. I się YouTube się mówił papa! My też jesteśmy dziećmi i wy też jesteście dziećmi.